3 kilometrów od Łomży jest góra i tam był zamek. Prawdopodobnie, bo to dawno temu było. I on się podobno zapadł pod ziemię. Taka legenda. A fakt ma ponad 1000 lat. Tam w 1009 roku powstały grody, jeden gród główny i dwa podgrodzia. Dlaczego? Bo w tych czasach wiadomo, że musiały być grody obronne, otoczone wałami, żeby się bronić przed jadźwingami, litwinami. Wówczas prawa miejskie, my nie jesteśmy związani. Po wojewody nie masz na rozwój. Tutaj chociażby ten jeden ziemia łączy, jak powiedzmy, na ten poszczególny prawda? No właśnie. Wybeczku, taneczku, bardzo ci rada, ha, ha, bardzo ci rada, ha, ha, bardzo ci rada. Dałabym ci chlebka z maślem, ale nie na garnku. Zaprezentują swoje melodie, już ja nie będę zapowiadał. Jako DJ-a nie będę się bawił. Myślę, że coś z repertuarem. Nauka dekorowania potraw. A te mają. A pewnie. O, przez to dobra, postoi. Relaksuje się na stojący. A wiecie, co to tobie zabiło? Nie, nie. Dobrze, ruszyliśmy. Lejś. A tu zapadliśmy. Ale w Narwi to chyba nie ma dużo problemów. Już tam nie jedział, wsiądzie i siedzi, jeszcze się nie podoba mu się. Bułki rozwadzą. Ale wiecie co, trzeba mieć już pana radę, byś tu zrobił. Te ściany.
Biskupem Millerem z Niemiec, biskup Stefanek był. Wspierał nas w przyjęciu tej staty. Także duże mamy różne rzeczy. Muzeum Mazowieckie, mamy nazwę. Mazowieckie jest to muzeum i skanser górnioski prowadzi za czasów potopu szwedzkiego. Zwany bohater narodowy Stach Konwa, który został zdradzony przez swoich współtowarzyszy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.